Krystyna Judzkiewicz. Witam Państwa w kolejnym odcinku Ewangeliarza Wileńskiego. Dzisiaj jesteśmy w Wojdatach, parafii powstałej ponad 100 lat temu. O ośrodkach kultu na tych terenach, a także o życiu parafii dzisiaj porozmawiamy. W programie zaczynamy od ciekawych wątków historycznych. W 1813 to właśnie wtedy powstaje na tych terenach pierwsza kaplica. O dziejach ośrodków kultu wieku XIX i XX w skrócie opowie nam pan Stanisław Chejbowicz, parafianin. O pierwszej kaplicy bardzo mało wiemy, dlatego że tylko ta informacja jest zaczerpnięta z opisu historycznego zabytku pałacu jako zabytku. Następna kaplica powstała w roku 1882, kiedy Hilary Łęski prosi władze carskie w 1880 roku na mogilce swego syna Pawła wybudować kaplicę z ołtarzem. Niestety władze nie przychyliły się do tej prośby i pozwoliły wybudować tylko samą kaplicę. Kaplica powstaje w pobliżu Pałacu Łęckich i w 1882 roku rodzice przenoszą grób syna do kaplicy w pobliżu pałacu. I takim oto sposobem dotarliśmy do 1910 roku, kiedy to powstaje pierwszy murowany kościół. Dodajmy, że wcześniej parafianie należeli do parafii wileńskiej, Wszystkich Świętych. Ale ten odstęp między powstaniem kościoła a powstaniem parafii jest dość duży, 11 lat. Po prostu tamty czas późniejszy był niesprzyjający. Znaczy wszystko upierało się w to, że władze carskie nie pozwalały. Znaczy taki sprzyjający moment tylko nastąpił, kiedy w 1921 roku, już po śmierci fundatora de jure Hilarego Lęskiego, staraniem Włodzimierza Lęskiego i matki Marii Zdrucka-Lubeckich Lęskiej, i wtedy akurat powstaje ta, z pozwoleniem władz kościelnych, ta parafia tutaj. Dziękuję za rozmowę, a za chwilę o ciekawych inicjatywach dla seniorów w parafii. Znajdujemy się w domu parafialnym, w którym dzieje się naprawdę dużo. Tutaj odbywają się zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Jest centrum dzienne kształcenia dzieci i młodzieży. Także między innymi katechezy, próby, spotkania seniorów. O tej całej działalności i o historii tego budynku porozmawiam z proboszczem parafii, księdzem Danielem Dzikiewiczem. Przypomnijmy najpierw właśnie te wątki historyczne. Budynek ofiarowany przez fundatorów ponad 100 lat temu. Prawdopodobnie ten budynek jest datowany na 1906 czy 1907 rok. Losy tego budynku są też takie bardzo ciekawe, bo przede wszystkim oczywiście należał do parafii, czyli być może tutaj też mieszkał i proboszcz, i miały miejsce różne spotkania parafian, ale potem czasy socjalistyczne, komunistyczne i ten budynek po prostu zabrano, nacjonalizowano. To niespotykane na Wileńszczyźnie kawiarenki muzyczne, spotkania, rozmowy tematyczne, próby. Tak dużo się robi z myślą o osobach samotnych, o osobach starszych. Zapytam o inspirację. Zanim tutaj zostałem proboszczem, prawie 10 lat pracowałem w Niemczech i tam tak też nie tylko sprawowałem posługę, ale tak podglądałem, powiedzmy, sposób ich duszpasterzowania, i jedna forma właśnie posługi duszpasterskiej to były regularne jakieś takie spotkanie seniorów. Mamy dwie grupy dwujęzyczne. Spotkania seniorów, raz po litewsku, raz po polsku, i spotkania zazwyczaj odbywają się w pierwszy czwartek miesiąca. Rano msza święta o godzinie 8. Przed mszą 5 minut do mszy świętej ja liczę seniorów, ilu przyszło, dzwonię do, tutaj mamy na terenie parafii kawiarenkę. Oni nam przywożą potem świeże bułeczki francuskie i msza święta, bo to jest pierwszy czwartek miesiąca, to po mszy święta jeszcze wystawienie Najświętszego Sakramentu, litanie do krwi Chrystusa Pana, modlitwę o powołanie i potem tutaj wspólne śniadanie z księdzem proboszczem. Potem to już w zależności od tego, czy mamy jakiegoś gościa, czy sam ja jakiś referat wygłaszam, albo po prostu gdzieś jedziemy. Utrzymać, zachować, wzmacniać. Tego właśnie możemy życzyć księdzu proboszczowi i parafianom. Przypomnimy wszystkim widzom programu Ewangeliarz Wileński, że na niedzielną mszę świętą możecie się udać do Wojdat na godzinę 11. A za chwilę już przenosimy się do kościoła, by stąd wysłuchać komentarz do Ewangelii na najbliższą niedzielę. Drodzy słuchacze Ewangeliarza Wileńskiego, witam Was serdecznie. W tym czasie przeżywamy właściwie taką anomalię liturgiczną. Otóż z jednej strony mamy tak zwany okres zwykły, ale z drugiej strony jeszcze w kościołach naszych stoją żlóbki, są śpiewane kolędy, czyli Jezus Chrystus jest już człowiekiem dorosłym, tym, który otrzymał chrzest, tym, który naucza, spełnia swoją już funkcję, ale niemniej jednak jeszcze jest tym, którego tylko Maryja zaniesie do świątyni i ofiaruje go w świątyni jerozolimskiej. I otóż do tej anomalii liturgicznej, jaką przeżywamy, bardzo dobrze nawiązuje też dzisiejsza Ewangelia. Słyszeliśmy w niej między innymi o tym, że Jezus Chrystus przychodzi do swego rodzinnego miasta, Nazaretu, wchodzi do synagogi, czyli jak już powiedziałem na początku, jest już człowiekiem dojrzałym, ma około 30, czyli może publicznie też występować, przemawiać, zabierać głos. Ale z drugiej strony dzisiejsza Ewangelia także mówi o tym, że przychodzi Jezus Chrystus do Nazaretu, gdzie się wychowywał. I ta wzmianka o tym, że On się tam wychowywał, właśnie nawiązuje do tego okresu Bożego Narodzeniowego. I ciekawostką jest taką, że Ewangelia nie mówi o tym, że Jezus Chrystus tylko dorastał w Nazarecie, ale właśnie się wychowywał. A skoro się wychowywał, to się kształcił. I jednym z takich elementów, który musiał opanować jako dziecko, właśnie była umiejętność czytania. I w dzisiejszej Ewangelii słyszymy, że Jezus Chrystus bardzo dobrze tą umiejętność opanował, bo na co dzień porozumiewał się językiem aramejskim, ale musiał nauczyć się czytać w języku świętym, języku hebrajskim, a w tamtych czasach język hebrajski był napisany tylko przy pomocą współglosek. Samogłoski po prostu nie były zapisywane, nie były robione odstępy między słowami, między zdaniami, nie było ani kropek, ani przecinków. I teraz Jezus Chrystus, przyszedłszy do synagogi, otrzymuje zwój Księgi Izajasza, znajduje ten tekst, który chce przeczytać, czyli jest obeznany bardzo dobrze na tej księdze. I tu jest taka bardzo pouczająca dla nas wszystkich informacja, powiedzmy, bo każdy z nas w swoim życiu chrześcijańskim musiałby przynajmniej raz Pismo Święte przeczytać, bo skoro nawet życie samego Słowa Bożego, które się wcieliło, stało się człowiekiem, było jakby zależne od tekstu zapisanego, to tym bardziej nasze życie też musi być formowane przez Pismo Święte. Ale najlepiej by było, żeby każdy z nas po prostu tym Słowem Bożym, tym Pismem Świętym, Biblią odżywiał się na co dzień. I Jezus Chrystus jest tutaj dla nas takim wspaniałym przykładem i my bądźmy tak obeznani z Pismem Świętym, jak sam Jezus Chrystus, także w każdej chwili naszego życia, w radości czy smutku, żebyśmy potrafili znaleźć odpowiedni werset, odpowiedni tekst, który pasuje do naszego życia, chęci nam do tego potrzeba, żebyśmy tym Słowem Bożym, tak jak Jezus Chrystus, żyli.